Jeśli zastanawiasz się, skąd w tobie tyle lęku, złości, co z twoimi emocjami, jakie trudności z emocjami mają DDA i DDD, zapraszam cię do obejrzenia tego filmu. Jeśli chodzi o lęk, to DDA ma tendencję do przeżywania go nadmiarowo, do doświadczania stałego stresu, napięcia, silnych napięć w ciele, tak? Nawet w sytuacjach spokojnych, nawet w sytuacjach pomyślności, osoby takie mówią, że czują w ciele bardzo dużo napięcia, żyją w niepokoju, cały czas się czymś zamartwiają. Jeśli chodzi też o objawy, to jak się objawia lęk u DDA, to też on jest związany z PTSD, czyli takim czynnikiem, syndromem związanym z doświadczaniem traum w dzieciństwie. O co w tym chodzi? A mianowicie osoby są w stałym napięciu, w czuwaniu, w przewidywaniu przyszłości, bardzo uwrażliwione też na pewnego rodzaju bodźce, charakterystyczne, często nieświadome, związane z wydarzeniami z przeszłości. Na przykład są bardzo wrażliwe na jakieś gesty, na mimikę twarzy, na podniesiony głos czyjś, tak? Reagują bardzo silnym lękiem. Na przykład na widok na ulicy pijanej osoby również czują bardzo dużo niepokoju, jakiś dziwny stan. Osoby też relacjonują mi często, że w takich momentach chciałyby się schować, skulić, stać się niewidoczne. Kolejnym takim kawałkiem, jeśli chodzi o lęk, to jest to, że DDA pod jego wpływem ma często zachowania ucieczkowe, wycofuje się z relacji, wycofuje się z sytuacji trudnych, unika egzaminów, unika chodzenia na przykład odpowiedzi w szkole, unika jakichś prac, które są związane z wyzwaniem, z wystawieniem się na ocenę, na jakiś taki na środek, tak, na bycie widzianym. Osoby takie unikają takich sytuacji, przez co dużo tracą w życiu. Też zgłaszając się na terapię mówią o tym, że żałują, że bardzo się boją tego, żeby wyjść i być widzianym. Jeśli chodzi o lęku DDA jeszcze, to jest on odczuwalny. Mówią takie osoby o tym, że w relacjach on się pojawia, czyli osoby takie spostrzegają świat i innych ludzi jako zagrażających. Cały czas są właśnie, tak jak wspomniałam, w dużym czuwaniu, w monitorowaniu zachowań innych osób, gestów, mimiki. Często domyślają się, próbują domyśleć się, jakie zamiary, oczywiście negatywne, mają osoby w jego towarzystwie, tak? Czyli są w stałym przewidywaniu, przez co, kontrolowaniu też relacji, przez co trudno im jest być tu i teraz. Mają taką tendencję do bycia w przyszłości cały czas, albo w przeszłości, czyli rozpamiętywania, albo pod wpływem lęku cały czas przewidywania tego, co się może wydarzyć, oczywiście, tak jak wspomniałam, negatywnego. W relacjach z partnerem, w takich bliskich związkach, osoby pod wpływem swoich lęków nie potrafią stawiać granic często, czyli mają trudność ze stawieniem granicy, powiedzeniem nie, albo pod wpływem właśnie własnego lęku, takiego odczuwania dużego niepokoju, stale atakują partnera po to, żeby nie stać się ofiarą. Nawet w momentach spokojnych, tak jak wspomniałam, mają tendencję do atakowania albo do tego, żeby wycofywać się, godzić na złe, przyzwalać na złe traktowanie, godzić się na takie też w pracy na przykład. Jeśli chodzi o przekraczanie granic, to często osoby mówią, że mają trudność z powodu swojego niepokoju, jakiegoś stanu powiedzenia nie szefowi, tak? Zgadzają się na jakieś niefajne sytuacje, ponieważ boją się utraty pracy, jakiejś tragedii, jakiegoś zagrożenia. Jeśli chodzi też jeszcze o bliskie relacje, to odnośnie lęku, ma to związek z brakiem zaufania, trzymania się na dystans, i wyczekiwania w tych relacjach tego, co jest najgorsze. Drugą emocją, o której wspomniałam na wstępie, to jest złość.
jak DDA sobie z nią radzi, jak w ogóle manifestuje swoją złość, chciałabym to pokazać na czterech przykładach. Podzieliłam te cztery sposoby radzenia sobie ze złością przez DDA. Więc teraz tak, pierwszy to jest atakowanie. Osoby doświadczające, a DDA ma bardzo często bardzo dużo złości w sobie, takiej niewyrażonej, często z dzieciństwa, tłumionej. I żeby uniknąć zagrożenia, w tym właśnie poczuciu zagrożenia żyjąc, bardzo często atakują silną złością. Nawet w sytuacjach, kiedy jest niepotrzebne takie zachowanie, to one są wybuchowe, atakujące, często w momentach nie na temat zupełnie. Druga grupa osób to są osoby, które boją się swojej złości, w ogóle jej nie akceptują i tłumią. Jak to się objawia w życiu? No a mianowicie, tak jak już wspomniałam, tłumienie złości związane jest z tym, że ma się trudność ze stawianiem granic, jest duże przyzwolenie na złe traktowanie, ale też efektem tego często są napady paniki albo stany depresyjne u osób. Trzecia forma manifestowania złości u DDA to jest bierna agresja. Czyli wyrażanie złości poprzez takie wbijanie szpili, tak? Osoby takie tłumią swoją złość i z uśmiechem na twarzy poprzez jakieś komunikaty niby miłe przekazują coś bardzo krzywdzącego dla drugiej osoby. W ten sposób radzą sobie ze swoją złością, której często się boją albo nie akceptują, ale jednak odreagowują w taki, na cudzysłowie, podstępny sposób, tak? Czwartym kawałkiem, jeśli chodzi o złość, w jaki sposób się manifestuje, to jest atakowanie siebie, kierowanie złości do siebie przez DDA, czyli jakieś takie zachowania autodestrukcyjne, już tak, jeśli chodzi o samą siebie, no to wyrywanie sobie włosów, drapanie się, drapanie twarzy, obgryzanie skórek, bardzo takie intensywne do krwi, no już dalej nie będę w to chodzić, natomiast chodzi tu o zachowania autoagresywne, czyli takie kierowania złości do siebie. Takie osoby uważają, że zasługują na to, że świat jest okej, to ja jestem zepsuta, to ze mną jest coś nie tak i należy mi się kara. Jaki to ma wpływ na ich życie? No, tak jak wspomniałam, przyzwolenie na złe traktowanie, czyli zasłużyłam na to, żeby mnie źle traktowano. To nie świat jest, nie partner, nie szef jest nie w porządku, tylko to ja jestem i mi się to należy. Kolejne to jest to, że się tkwi w związkach takich, w których właśnie jestem krzywdzona, w których uważam, że mi się to należy, albo w związku z tym nienawiścią do siebie wycofuje się taka osoba zupełnie z relacji. Tak? Uważa, że nie nadaje się do relacji i jest skazana na samotność, no bo ktoś tak zepsuty w cudzysłowie, nie zasługuje na to, żeby być blisko z kimś. Chciałabym jeszcze wspomnieć, oprócz lęku i złości, o takiej tendencji do tłumienia swoich uczuć, do dystansowania się od nich. DDA ma taką bardzo dużą, często, no nie mówię, że wszyscy, bo jedni mają bardzo dużo lęku, inni mają dużo złości, właśnie na różne sposoby sobie z nią nie radzą. Natomiast trzecia forma to jest dystansowanie się od własnych uczuć, czyli tak zwane zabrażanie ich. Osoby z domów dysfunkcyjnych, czasami doświadczając właśnie jakichś przemocowych zachowań ze strony rodziców, uczą się odcinania od emocji. Nie odczuwają jakoś tych swoich stanów emocjonalnych. Gdy przychodzą na terapię, często na grupie, mam takie osoby, które mówią, ale ja nic nie czuję, mnie to nie interesuje, to jest taki stan nic emocjonalny, który wpływa, utrudnia nawiązywanie bliskich relacji, bycie w związkach, no tak jak mówiłam w innym filmie, to, że no, ma to konsekwencje właśnie w tworzeniu własnej rodziny, w tym, żeby okazywać komuś miłość. Natomiast też, jeśli chodzi o samego siebie, no to ma się trudność z reagowaniem, tak jak na wstępie powiedziałam, adekwatnym do sytuacji z emocjami, no bo się ich nie odczuwa, tak? Czyli tak jakby mamy tylko racjonalizację i poprzez rozum reagujemy na sytuację, w ogóle swojej intuicji nie uruchamiamy swoich emocji do tego.
tym filmie postarałam się tak w skrócie, w pigułce przedstawić sferę emocjonalną, problemy w sferze emocjonalnej u dorosłych dzieci alkoholików i u osób pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Jeśli zainteresował Cię ten film, to zapraszam Cię do śledzenia mojego kanału, ale też do gabinetu Gosi na Facebooku i na Instagramie.